Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. W miniony weekend we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików we Florecie, w których uczestniczyło 170 zawodników z 31 klubów. Wszystkie złote medale wywalczyli młodzi floreciści klubu UKS Atena Gdańsk. Indywidualnie wśród dziewcząt Marta Oklińska, wśród chłopców Piotr Kaśków. Gdańszczanie wygrali też rywalizację drużynową. Najlepiej z wrocławskich zawodników spisał się Maciej Frącek z WKS Kolejarz Wrocław, który wywalczył 6. miejsce w turnieju indywidualnym. Żużlowcy Betard Sparty Wrocław wygrali 51-39 w pierwszym meczu rundy rewanżowej PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno. Ponieważ pierwszy mecz tych drużyn w Lesznie także zakończył się wygraną wrocławian, Betard Sparta powiększyła swój dorobek o 3 punkty. Po zakończonym spotkaniu wrocławscy żużlowcy długo manifestowali swoją radość z odniesionego zwycięstwa, a komplet publiczności na trybunach Stadionu Olimpijskiego nagrodził ich owacją na stojąco. Posłuchajmy wypowiedzi obu trenerów i czołowych zawodników tego spotkania, wygłoszonych na konferencji prasowej. Dzień dobry, gratuluję drużynie z Wrocławia. Jechała dzisiaj doskonale. Myśmy na początku spotkania strasznie pogubili, właściwie szukaliśmy, pierwszy raz na tym torze jeździliśmy, więc nie było łatwo się dopasować. Tak jak trener podkreślił, że ten troszeczkę odmieniony tor wrocławski na początku szczególnie trochę narobił problemów. Nam nie było łatwo znaleźć odpowiednie ustawienie, szczególnie kiedy gospodarze uciekali ze startu i praktycznie popełniali błędów na dystansie. Ale im bliżej końca, tym jakby było troszeczkę łatwiej, ale niestety już było za późno, żeby odwrócić losy spotkania. Dobra jazda liderów. Maciek miał trochę kłopotów na początku, ale zakończył jakby w dobrym stylu, więc myślę, że powodów do niepokoju nie ma. Ciężki tydzień to był dla niego, w ogóle dla zawodników Grand Prix, także takie sytuacje się zdarzają. Ja się bardzo cieszę, że Taj wrócił do swojej dyspozycji. Cały czas była wysoka, ale dzisiaj to było naprawdę przekonujące. Także bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Mogło być pokaźniejsze, ale trochę już chyba ciśnienie zeszło dość szybko, kiedy mecz był rozstrzygnięty. Wcześniej niż się spodziewaliśmy. Wczoraj nie było najlepiej, ale to już przeszłość. Skoncentrowałem się na dzisiejszym meczu. Spałem być może ze 3 godziny, ale to z powodów kłopotów rodzinnych. Muszę trochę odpocząć. Pasował mi dzisiejszy tor, widać, że pracownicy klubu zrobili naprawdę dobrą robotę. Wygraliśmy to spotkanie stosunkowo łatwo. Musimy jednak ciągle się doskonalić. Dużo spotkań przed nami. Ja jestem zadowolony z osiągniętego wyniku, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Jeszcze raz powtórzę, że tor był znakomity. Mamy naprawdę mocny zespół w tym roku i stać nas na wiele. Chłopaki też się chyba cieszą, tylko patrzeć z optymizmem w przyszłość i powinno być dobrze. Teraz to wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.